Rok 2020 jest rokiem wielu jubileuszy. Jedne obchodzone są hucznie, inne mijają zapomniane. Jaworzno ma szczęście, bowiem większość burzliwych dziejów omijało nasze miasto. Stąd w wojennej historii nie zapisało się szczególnie. Nie znaczy to bynajmniej, że jaworznianie w nich nie brali udziału. Chcemy przypomnieć nieco już zapomnianą w mieście sylwetkę rodowitego jaworznianina, lotnika Karola Pniaka. Ma on co prawda w Pieczyskach ulicę, a raczej część ulicy, bo po kilku numerach zamienia się w Pożarową, nie wiedzieć dlaczego oddalono oprzecznicę od domu, w którym major pilot mieszkał i zakończył życie 40 lat temu. Karol Pniak urodził się przed 110 laty w innej części miasta, położonej niemal w centrum, zwanej od usytuowanego tam więzienia Robak. Liczyło wówczas, wraz z Karolem, 13 115 osób. Trzecią rocznicą związaną z niewątpliwie najwybitniejszym jaworznickim pilotem jest 80. rocznica bitwy o Anglię. To trzy powody, by przypomnieć dzieje niezwykle barwnej postaci. Pilota, akrobaty, członka słynnej trójki Bajana, uczestnika wrześniowej obrony Polski przed agresją hitlerowską, skutecznego wojownika bitwy o wolne niebo Anglii, patrioty, który wiedząc o powojennych zagrożeniach, zdecydował się na powrót do komunistycznej Polski. Never in the field of human conflict was so much owed by so many. Czwartym powodem jest znalezienie przez Grzegorza Tuckiego wielu częściowo znanych i dotychczas zupełnie nieznanych pamiątek po bohaterskim lotniku. Zdjęć, książki pokładowej, certyfikatów odznaczeń i dyplomów i innych eksponatów, które świadczą o jego lotniczej epopei.